Witam Państwa. Są takie postaci w naszych dziejach, w naszej kulturze, o których ciągle musimy pamiętać. Z różnych powodów, przy różnych okazjach, warto pamiętać o rocznicach. I tak na przykład rok 2018 jest rokiem, który przypomina nam o tym, że w roku 1700. 98, czyli 220 lat temu urodził się Adam Mickiewicz. Urodził się w państwie, które już nie istniało na mapie Europy, i później zmarł również w państwie, którego nie było na mapie Europy, a całe swoje życie podporządkował temu, żeby to państwo, jego ojczyzna, odzyskało niepodległość. Adam Mickiewicz sam pisał o sobie. Urodzony w niewoli, okuty w powiciu. Jest trudne do wyobrażenia sobie, jak potoczyłyby się dzieje Polski, trzeba to tak mocno powiedzieć, bez twórczości Adama Mickiewicza. Ale właśnie to jest również okazją do tego, żebyśmy zrobili pewien rachunek sumienia, w jakiej mierze my potrafimy dzisiaj z tego wielkiego dziedzictwa korzystać. Kiedy Mickiewicz przyszedł na świat, Polska była wolno połykana, konsumowana przez tego wschodniego węża o wielkiej cierpliwości i mongolskiej chytrości, jakim była wówczas Rosja, Carska Rosja. On doskonale znał ten system i potrafił w swoich dziełach wyrazić to, co każdy Polak czuł, właśnie z jednej strony tę. Wielką miłość do ojczyzny i wolności, a z drugiej strony to, co nazywamy utratą niepodległości, a więc również utratą sensu naszego istnienia tutaj, na tej ziemi, gdzie Polska jest dla nas wielkim obowiązkiem, jako Polska, która reprezentuje swoje ideały i swoją wielkość. Warto, żeby omawiając i przybliżając postać Mickiewicza, uświadomić sobie, że był to człowiek nie tylko bardzo utalentowany, geniusz. Potrafił improwizować dzieła zbudowane klasycznie nie tylko po polsku, ale nawet po, po francusku. A więc, był to człowiek, który doskonale znał języki. I w tym kontekście, choć mówimy często o wielkim talencie. Musimy też uświadomić sobie, że był to człowiek bardzo wykształcony. Skończył najpierw Szkołę Powszechną Dominikańską w Nowogródku, przez 8 lat do niej uczęszczał, a potem wstąpił na Uniwersytet Wileński. Warto może przypomnieć, jaki był program tych studiów, jakie wybrał Adam Mickiewicz. Właśnie na Uniwersytecie Wileńskim. Pisał tak: Przybyłem do uniwersytetu w roku 1815-16 i po zdaniu egzaminów wszedłem do seminarium stanu nauczycielskiego. W pierwszym roku szkolnym, oprócz kursów w wydziale fizyczno-matematycznym, algebry, chemii i fizyki, z których zdałem egzamin i otrzymałem stopień kandydata filozofii. Słuchałem nadto literatury starożytnej, obu języków, czyli greka i łacina, historii powszechnej, retoryki i poetyki. Następnie kontynuuje Mickiewicz przez lat trzy. Kontynuując w wydziale literatury i sztuk pięknych też same nauki, tudzież literaturę rosyjską, logikę, języki francuski, niemiecki i angielski, Zdałem egzamin w tymże wydziale na magistra filozofii, i stosownie do przepisów odbyłem inkluzum czyli egzaminy oparte na wylosowaniu takiego czy innego tematu. Zostało mi tylko bronienie publiczne rozprawy w materii przez fakultet naznaczonej czego dla odjazdu z Wilna, dla słabości zdrowia i innych nieprzewidzianych przeszkód. Uskutecznić dotąd nie mogłem. Oczywiście Mickiewicz zdał później te egzaminy i patrząc od strony naukowej, musimy pamiętać, że został, będąc już na emigracji, profesorem literatury łacińskiej w Lozannie w Szwajcarii i to na Uniwersytecie Protestanckim, a potem, jak wiemy, przez cztery lata był profesorem literatury słowiańskiej na Collège de France. W Paryżu. To jest właśnie ten podkład, jaki człowiek, który jest rzeczywiście humanistą, również poetą, powinien i dzisiaj odebrać. Dzisiaj potrzebujemy takich programów na studiach, żebyśmy kształcili nie tylko inżynierów czy specjalistów od biznesu albo od kosmetologii, ale tych, którzy faktycznie potrafią zapoznać się z wielkim dziedzictwem kultury zachodniej. Szczęść Boże!